Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie pozyskania działek i włączenia ich do parku miętego tego apału. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krobocza wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o pozyskanie działek numer 382 przez 8, 396, 395 przez 1, 395 przez 2, 394, 382 przez 4, 369 przez 1, 382 przez 15, 382 przez 25, 383 przez 1, 382 przez 22, 877, 749 przez 6, 382 przez 29, 393 przez 2, obręb 4 Krobocza i włączenie ich do parku świętego Wincentego Apaulo. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy Piątej Krobocza wnioskuje o włączenie gminnej działki nr 382 przez 21, obręb 4 Krobocza, do granic parku świętego Wincentego Apaulo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Pozyskanie powyższych działek ma na celu obronę parku świętego Wincentego Apaulo przed zabudową, a w konsekwencji likwidacją parku. Szanowni Państwo, prześledziliśmy strukturę własności w tym parku i okazało się, że w parku świętego Wincentego Apaulo jest cały zestaw działek, które nie są działkami gminnymi. Jak do tej pory nie dostaliśmy również z ekipu ani z żadnej innej jednostki zestawu, a w ogóle nawet granic tego parku. Także my ze swej strony chcemy, aby te działki, które nie są obecnie gminne, na przykład ta działka stanowiąca, myślę, że prawie połowę tego działu, tego parku. Tutaj mamy działkę, o którą walczymy obecnie, jest prowadzony bój, gdzie mają powstać, planowane są te dwa wieżowce. Mamy działkę, która tutaj się zawiera w tym parkanie po dawnym szpitalu kolejowym, a wcześniej niż seminarium duchownym misjonarzy. Mamy działkę, która tutaj jest, w chwili obecnej to jest boisko, która też nie jest działką gminną. Ta działka długa również nie jest działką gminną. Tutaj mamy kilka różnych małych działek, które również nie są działkami gminnymi. Ta wielka trójkątna działka też nie jest działką gminną, należy do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. I w związku z powyższym wszystkie te działki są tutaj wymienione, a w paragrafie drugim jest zapisana działka 382 przez 21, która to działka jest działką gminną i to jest właśnie ta działka wzdłuż ulicy, tam gdzie planowaliśmy poprzednio wybieg dla psów, ale on nie doszedł do skutku. I żeby ta działka również została włączona do granic parku, ze względu na to, że ona właściwie już trochę jest tak użytkowana. Tutaj powstała taka ścieżka, która następnie się tutaj łączy z pozostałymi ścieżkami parku. No i powinno to funkcjonować jako jeden taki organizm zielony. Tutaj jest jedna korzystna okoliczność, że graniczymy z terenami gminnymi szkoły za murem. Także to jest pozytywny aspekt tej struktury własnościowej. I tutaj na tym przynajmniej obszarze sytuacja jest jasna. Inaczej to ma miejsce tam niżej, jakbyśmy popatrzyli tam w okolice sali gimnastycznej. To, co pamiętam jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy tam była planowana przebudowa tej sali, okazało się, że właśnie problemy własnościowe nie zezwoliły na wykonanie remontu tej sali gimnastycznej. Także tutaj też mamy wiele działek, które nie są gminne. Także tutaj stan własnościowy całego parku jest bardzo zagmatwany i widzimy, że tutaj działania muszą być szybkie i zdecydowane, aby deweloperzy nie weszli w posiadanie tych różnych działek w parku i nie zabudowali go nam do
do końca, ponieważ to jest najlepsze, co oni uważają, że mogą uczynić dla Krakowa. A my jesteśmy innego zdania. Czy jakieś pytania? Tam jest, proszę, bardzo proszę. Bo z tego, co ja się zorientowałem, to się większość z nas, szpital kolejowy został wykupiony przez Tętnowskiego, jak się nie mylę, bo jest taki duży billboard na jego elewacji. Tu jest właśnie obawa, żeby po prostu nie do jak, tak zwanego dopełnienia nie czynił, bo wtedy on zabuduje nam połowę tego. Taka jest obawa. No i dlatego tutaj trzeba działać. Bardzo dobrze. Dlatego. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? W takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.